Tak, słucham. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Jarek Płóciennik. Tak. Przepraszam, że przeszkadzam w świętowaniu, ale... Nie, nie się przeszkadza, byliśmy umówieni. Tak, tak, tak. Przeczytałem pana apel, pana list otwarty z 25 kwietnia 2023 roku, no wywołany przede wszystkim nagonką na panią profesor Barbarę Engelking i na Centrum Studiów nad Zagładą Żydów. Chciałbym zapytać, dlaczego według pana, bo kończy się ten apel takim mocnym słowem, że mamy czas próby i apelem o reakcję rektorów, ciał rektorskich. No i chciałbym zapytać, dlaczego według pana profesora podpisywanie listów, petycji, no bardzo ważny list, ponad 300 osób jest w tej chwili podpisane. Nie, podpisało, w tej chwili podpisało dobrze ponad 2000. 2000 już nawet, no właśnie. Ale to jest inna sprawa. No właśnie, no właśnie. Dlatego, że to znaczy, bo tam podali, że tam ponad 300 osób, a w tym samym czasie, jak ja sprawdziłem, to było ponad 2000, ale to się bierze z tego, ze specyfiki, bo to użyli te formularze googlowskie. Tak. Bardzo wygodne skądinąd. Nie, dobra. Tak. Tyle, że one mają to do siebie, że jak się, że powiedzmy można umieścić, że w pewnym momencie powiedzmy wpada pan na pomysł, a fajny list podpisze, a też dam jeszcze osobny link dam, żeby to podpisać, nie, w dobrej wali. Tak. I wtedy to zaczyna funkcjonować, zachowując dotychczasowe podpisy, to zaczyna funkcjonować jako niezależny taki apel. I w związku z tym jest ten sam tekst, nie, Tylko na jednym, tym najwcześniejszym jest tam już powiedzmy z 2000 podpisów, a na tym, który później został włączony, to tu jest podpisów kilkaset, ale to nie o to chodzi, tylko to jest... No właśnie, ale stąd tego zbieżności się ten apel do rektorów. Dlaczego uważa pan, że mamy czas próby? Coś panu powiem. Tak. Czas, bo podpisywanie indywidualne jest rzeczą, że tak powiem, sympatyczną, ale powiedzmy sobie szczerze, bez żadnej mocy sprawczej, bo to że podpiszę czy podpiszę 150 osób, czy 1500 osób, prawdę mówiąc, nie ma żadnej różnicy. Tym bardziej, że nawet nie wiadomo, co. To znaczy, potem dziennikarz może napisać, że parę tysięcy podpisałam w proteście, tyle, że z tego protestu absolutnie nic nie wynika. Liczą się, to znaczy taką moc sprawczą, że tak powiem, mogą mieć, tylko jest czas próby dla właśnie jednostek organizacyjnych, tak. ciał uczelnianych, instytutowych, które podpisują takie rzeczy, bo to już reprezentuje powiedzmy uczelnię jakoś, nie? Tak. Bo to, że pan czy ja tam podpiszemy, no to fajnie, że roczu podpisali, ale zero, no tak. to pełno takich widzieliśmy. No właśnie. Zresztą, nawet co więcej, nawet nie można powiedzieć na zewnątrz, że to świadczy o sprzeciwie środowiskowym, no bo powiedzmy, jeżeli jest tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi pracujących na uczelniach wyższych w Polsce, coś tak. takiego, nie? No to z tego, że tam podpiszę tam 2-3 tysiące, nie, a zero, nic nie wynika. Tylko poza zadowoleniem publicystycznym. Natomiast czas próby, to chodziło o to, na ile właśnie struktury nauki są gotowe wyrazić swoje zdanie. Nic więcej, nie wzywam do żadnej rewolucji i powiem panu, że ten sprawdzian, bo ten mój list jest jakby takim sprawdzianem, jak na razie wygląda mizernie. Bo to wygląda w ten sposób. Bardzo dobre oświadczenie jednomyślne, to jest Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, nie? Tak. Który jednogłośnie bardzo dobry tekst dali, no ale to trudno się dziwić, bo to jest ich instytut, nie? Okej, dobra. Bardzo dobre oświadczenie. Potem pierwszy Wydział Akademii Nauk, bo akurat mieli zebranie w Warszawie,
Tak. Tak, no to dali taki, też oświadczenie, które no, popiera stanowisko Rady Nauki Instytutu Filozofii i Socjologii, nie? Tak. Natomiast ciała kierownicze Akademii Nauk, który najbardziej to reszta, to udaje, że deszcz pada. Po prostu. Albo zaczęła się już majówka i wszyscy są na wyjazdach. No, to nie jest sprawa, proszę pana, tak. Właśnie, że rzecz, są kierownictwa, jest prezydium Akademii Nauk. Tak. To znaczy prezes Akademii Nauk, który jest na garnuszku ministra, tak. No, stara się gorączkowo, żeby broń Boże nie zaogniać, bo w imię zachowania tak zwanych wartości, bo uniknąć gorszego zła, nie? Tak. To znaczy profesor Engelking jest przecież do cholery członkiem Akademii Nauk. Tak, tak, no, dokładnie. Jest członkiem Akademii Nauk i traktowanie w ten sposób, bo to nie jest to, że ktoś powie publicystycznie, o, wybitna uczona i tak dalej. Nie. Ma kwit jako członkostwo Akademii Nauk. Tak. I tu w ogóle prezes Akademii udaje, że no to bla, bla, bla. Że to dobrze, przecież Instytut już tutaj wyraził swoje... No właśnie, właśnie bardzo mnie też zainteresowało to, że pan profesor jako fizyk upomina się o historyczkę zagłady. To jest bardzo ciekawe, rzadkie, no że... No nie tylko fizyk, ale ma bogate doświadczenie polityczne. Tak, ja wiem, ja wiem, wiem, wiem. To jest co innego. Ale to też jest natomiast znaczące. Widzę następstwo zdarzeń. A już zupełnie tragicznie to wygląda w przypadku uczelni, no bo kto jak to, przecież ten mechanizm, o którym mówi Czarnek, tak. Że będzie dawał pieniądze po uważaniu, tak. Że jak wyniki będą nie takie, będą godziły w godność narodu polskiego, to zrewiduje swoje decyzje finansowe, to w pierwszym rzędzie mogą być dotknięte uczelnie. No właśnie. Nie tylko instytuty panowskie. Wszyscy jesteśmy dotknięci. Natomiast uczelnie, że tak powiem, udają, że to nie dotyczy w ogóle. Że to jest może kwestia akademii, a nie uczelni. Dokładnie, tak. Udają, że też pan, że nas to nie dotyczy. No i to znaczy, po latach doświadczeń mam bardzo ograniczone, dosyć wyrażone zdanie na temat spójności środowiska akademickiego i w gruncie rzeczy nie spodziewam się, znaczy spodziewałem się takiego mniej więcej wyniku, jaki jest w tej chwili. Tak. A co by pan profesor powiedział na taki nasz apel, gdybyśmy zaapelowali do wszystkich, którzy nas ewentualnie słuchają, żeby no, każdy pracownik naukowy wystosował list z zapytaniem do swojego rektora. A co pan, pani to jest, rektor... To jest oczywiście. Takie coś byłoby dobre, bo to by było... że tak powiem, ciśnienie no, oddolne na bezpośrednio. Proszę pana, bo byłem ciekaw, no, żeby były to najwyższe organy uczelniane, a więc senaty. Tak. Bo przypomina pan sobie parę lat temu Rady Wydziałów Prawa Polskich Uczelni masowo podejmowały uchwały, które sprzeciwiały się podejmowanym wówczas zmianom prawa przez PiS. Nie? Tak, nawet Senat Uniwersytetu Łódzkiego wyraził właśnie taką uchwałą swój sprzeciw przeciwko ustawie. Dobra, bo uchwałę tak Rady Wydziału masowo to robiły. Tak, tak. Tam 12 chyba takich. Tak, wynik był absolutnie zerowy. Absolutnie zerowy, więc nie należy przeceniać, że tak powiem, to znaczenia takich, natomiast, ale to świadczyło jednak o jakiejś opinii środowiskowej, którą teraz można powiedzieć, zawsze wyciągnąć, że wydziały prawa uniwersytetów polskich masowo
protestowały. Tym bardziej, że wtedy mówiono, że to jest najlepiej dyskutowana, najlepiej przedyskutowana ustawa, konstytucja dla nauki i tak dalej, i tak dalej. I to można wysunąć jako jakby co, jako argument polityczny. Tak. Nie? Tak, no tak. Bo mamy rozgrywkę polityczną, tak. Argument polityczny. Z petycji, które podpisze nawet parę tysięcy osób, nic nie można wyciągnąć. Tak, oczywiście nikogo... To, nikogo... to służy dobremu samopoczuciu podpisującego. Oczywiście, to oczywiście. No to podpiszę, bo uważam za słuszne, ale nic z tego absolutnie nie wynika. Oczywiście obaj się podpisaliśmy pod tym apelem. Tak, tak, no, ale to nic nie wynika, bo wiadomo, że my podpiszemy. No i coś. Ale polityczne znaczenie ma rzeczywiście... Zerowe. Polityczne znaczenie mają ciała oficjalne. Ciała oficjalne, to znaczy, tak jest. Bo to, że tam podpiszę, bo na przykład... Wrocławski oddział Polskiej Akademii Nauk dał oświadczenie popierające stanowisko Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii, nie? Tak. I pierwszego wydziału. No i fajnie, ale to jest jedyny oddział panu w Polsce na 8, nie? Który tak w ogóle padł, jak się zajrzy na strony internetowe panowskie, to jest tragedia. No, nie ma nic. Panie profesorze, nie chciałbym za długo trzymać. Chciałbym jeszcze tylko zapytać, dlaczego ta sprawa jest taka ważna, bo przecież różne były już gesty ze strony władzy. Również ten minister jest znany z różnych kontrowersyjnych wypowiedzi. Dlaczego tu została jakaś naruszona cienka linia, czy też gruba linia? Co tutaj nastąpiło? No bo... Proszę pana, z tego, że ten minister jest znany z takich kontrowersyjnych, delikatnie rzecz biorąc, z wypowiedzi, to nie jest żadna taryfa ulgowa dla niego, bo tak. Wiadomo, on jest taki swawolny dyzia. Nie, to nie jest kwestia swawolnego dyzia, tylko to jest kwestia systemu. I o to chodzi. On jest typowym wykwitem tego obecnego systemu. Jest jęczarem systemu. No i robi to z takim wdziękiem endeckiego pałkarza. Jak on jemu podobny. Okej. I teraz nowum jest, że wyciągnął kija finansowego. I to nie jest na tej zasadzie, że powiedzmy, jeżeli zawartość naukowa jest niedostateczna. Nie? Mamy tak. Mierniki, nie? Mamy kategoryzację, są jakieś wyniki. W tej kategoryzacji no, są pewne takie restrykcje. Znaczy, no, to nie jest jakiś algorytm finansowy, nie? Tak, okay. Tak. Natomiast powiedzenie, jeżeli wyniki nam nie będą mnie ministrowi wyniki nie będą odpowiadały rozumianym przeze mnie interesom narodu polskiego, tak. To ja tutaj zrewiduję swoje decyzje finansowe. To jest absolutnie niedopuszczalne. Tak. To znaczy, czegoś takiego nawet za czasów głębokiej komuny nie było. Tak. Jak pan wie. Tak, no. No nie było czegoś takiego, żeby takim jawnym tekstem mówić. To znaczy, oczywiście było masa dźwigni na uczelnie, żeby jakoś tak, ale nie w ten sposób. To jeżeli coś było, to było takie rzeczy, jak za czasów Łysenki w Związku Radzieckim. Tutaj nie? Paradoksalne jest to, że akurat prace pani profesor Barbary Engelking są znane z rzetelności, sumienności. Wystarczy sięgnąć po dwutomowe Dalej jest noc i zobaczyć, jaka aparatura naukowa tam jest. To jest po prostu... Proszę pana, to są rzetelne badania. Nie chodzi tu wcale o profesor Engelking. Zresztą proszę przeczytać, bo umieściłem duży tekst, na razie jest u mnie na Facebooku, ale to są też do gazety. Tak. Tu wcale przecież nie chodzi o profesor Engelking, tylko chodzi o TVN. Tak. Podstawowym przeciwnikiem w okresie przedwyborczym jest TVN, tak. Która jest jedyną dużą taką stacją medialną, która jest zdecydowanie opozycyjnie nastawiona do panującego systemu, nie? I to jest przecież. I chodzi o zakneblowanie tego. O zakneblowanie, oczywiście o to chodzi. O czego się zaczęło?
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z własnej inicjatywy, to też jest całkowicie jakiś kuriozum, bo jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, której przewodniczący z własnej inicjatywy może nakładać karę, wstrzymać postępowanie i tak dalej, a nie Rada jako taka. Nie? Dobra. Pozakonstytucyjnie. No to tak. Ale o całkowicie niekonstytucyjne uprawnienie. Tak. No i on podejmuje decyzję o skierowaniu przeciwko TVN, ta kropka na D, nie? Dobra. I rozpętuje się na Gonka w najgorszym stylu marca 68. Tak. Z janczarami władzy. Można tutaj mówić o orkiestracji, prawda? Że to nie jest... Ale oczywiście, zdecydowanie. I tak jak zresztą napisałem w tym moim tekście, tak. Absolutnie nie ma znaczenia, co profesor Engelking mówiła. Nawet gdyby ona pogodę zapowiadała w TVN-ie, to i tak nic by się to nie zmieniło. Mm-hmm. Bo by robiła to wrednie, wbrew interesom narodu polskiego, by się cieszyła, bo ja wiem, z nadmiernych opadów czy huraganów. Niemniej to jest oczywiście bardzo istotne, że tutaj zostały uruchomione demony antysemityzmu, które w polskiej tradycji no, jakoś drzemią, od czasu do czasu są budzone, prawda? Demony antysemityzmu, że tak powiem, czy niechęci do obcego są powszechne, nie są polsko specjalista de la maison. Tak. Natomiast obecny system jest systemem sprzyjającym temu rozwojowi, bo odwołuje się do najniższych takich wyobrażeń pod tytułem interes narodowy, gdzie to jest rozumiane w sensie etnicznym wręcz. Tak. Nawet bym powiedział etniczno-religijnym. Tak. Ale to jest tak typu Polak katoliki, takie stereotypy. I ten system no jest taki, że tu chodzi o najgorsze w tym wszystkim jest, że to nie jest to, że ci, co to głoszą, to naprawdę myślą tak, w ten sposób. Nie. Rzecz jest bardzo prosta, chodzi o zwycięstwo wyborcze. Tak jest. I w tej chwili przeprowadzono już cały szereg kroków, które przygotowują dobry grunt dla przeprowadzenia, dla zafałszowania wyników wyborów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak czy też więc zmiany w prawie wyborczym. Potem to wprowadzenie tej sławetnej komisji próba do śledzenia, tak, to wiadomo, grubymi nićmi szyte. To jest sprawdzian dla prezydenta Dudy notabene. To jest to. No tak, to się wszystko układa oczywiście w jedną całość. To się układa. Tak, tak. Teraz ministrowie cyfryzacji dali kolosalne uprawnienia, mianowicie, że wszelkie na przykład takie sygnały dotyczące nieprawidłowości w trakcie wyborów mają być, jeżeli są jakieś nagrania albo coś, mają być do niego skierowane i on ma pieczę nad tym. Natomiast jest idiotyczny tam zapis, że ten, który sporządził ten zapis, ma go natychmiast skasować i zniszczyć. Tak. A tym ministrem, który do spraw informatyzacji jest Cieszyński, tak, który sprowadzał respiratory. Powiedział respiratory i który jest wyjątkowo podejrzaną postacią związaną, który jest realizatorem polityki służby, robi przekrętów w cieniu służb tajnych. No. Tak, tak. Służb specjalnych. Panie profesorze, to jest bardzo, bardzo ciekawa całość. Teraz zostaje TVN. To znaczy większość opozycji widzi wszystko osobno. Tu las, tu drzewo, tutaj pień, tutaj tego. Lasu, kurczę, nie widzą. Tak. Się wzburzają na jakieś osobne, jakieś takie incydentalne wypowiedzi,
Ale to się wszystko układa w jedną całość. Ale dla uczelni to może oznaczać po prostu zmiany w finansowaniu i to jest moment, w którym uczelnie powinny zareagować, bo to jest sprawa przede wszystkim władz rektorskich, które odpowiadają za finanse uczelni i w momencie, kiedy się grozi, że odetnie się finansowanie, bo wyniki są nie takie, no to jest bardzo groźne. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. To jest bardzo ważny głos, jak sądzę. Życzę miłej majówki mimo wszystko. Mamy 1 maja, za chwilę święto flagi i 3 maja święto Konstytucji. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia. No, nawzajem, do usłyszenia, do zobaczenia. Aha, powiem, ja ukończyłem Uniwersytet Łódzki, zresztą nie wiem, czy pan wie. Bardzo mi miło. Serdecznie pozdrawiam w takim razie wybitnego absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Wszystkiego dobrego. No tak, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia.